drugie pytanko dotyczyło w sumie tego, kiedy zacinać klenie przy właśnie łowieniu kleni z powierzchni. Często słyszałem takie opinie, że klenie powinno się zacinać wtedy, łowiąc z powierzchni, że gdy tą rybę poczujemy na kiju. Moim zdaniem też to się trochę nie sprawdza akurat. Są w sumie takie dwie sytuacje, w których owszem, przy jednym takim łowieniu kleni z powierzchni zacinamy wtedy rybę, gdy widzimy, no, gdy poczujemy na kiju, tak? Tak jak tutaj mamy sobie rzeczkę teraz. I łowimy w ten sposób, że przynętę sprowadzamy sobie na przykład. O, ryba pogoniła. Że przynętę sobie sprowadzamy takim wachlarzykiem. Chociaż mówię, na takim wachlarzem ten smużak, ta przynęta gdzieś tam lekko pod powierzchnią sobie drga. No i wtedy mówię, i wtedy wiadomo, że no siłą rzeczy po prostu ta ryba zaatakuje przynętę, no to poczujemy to na kiju, to nie ma bata, żebyśmy tego nie poczuli praktycznie na kiju. I to jest taka jedna sytuacja. Siedzi, ale kurde. Fajnie, widziałem jak wyszedł. Wystartował. No i wziął jeszcze normalnego łapka. No, normalna ryba jest. Ej, ty kurde, gdzie ten podbieraczek? Oj. Ciężko podchorować. O, ładna ryba, fajnie. Fajniusi. No taki nawet chyba można być zdjęciowy. Tutaj właśnie, tak jak teraz widzieliście, branie takie można powiedzieć powierzchniowe, na pół powierzchniowe, no bo widziałem wcześniej, by sobie fajne ryby chodziły. I rzuciłem ciutko w inne miejsce, patrzę, płynie za ten kleń. Powiem tak, troszkę pod powierzchnią szedł. No i tutaj było właśnie widać, tu było zacięcie w momencie branie, bo to jest, no mówię, są różne sytuacje, ale akurat tutaj zacinałem, po prostu było czuć, że ryba zastała tego blera, także wtedy przyciąłem, no i fajny kolejny kleń, 40 chyba, 4 cm, także fajne rybcie, naprawdę już sobie podbieraczka siedzi, no już chcę do domu wracać sobie. Pokażę jeszcze rybkę, tutaj sobie siedzi w podbieraczku, na szybko. Dobra, szybko do wody, bo jest ciepło, nie ma co tu. Kurde, było pyknięcie i tak mówię, kurde, chyba było branie. Klenik klenio mały. Mały klenio. Tak, poprzynoszę tutaj, oj. Mały klenio, no kurde, taki fajnie go pyknął. Chodził? Normalne czy? A, chyba normalne będzie. Tak mi się wydawało, że chodzi tam ryba. No kurde, widzicie właśnie, to jest to.
No, to zielsko. O, spadł. No i dobra. Szkoda. No mam, no bo ryba mam takie na 40 centów, ale szkoda, że spadła trochę, no. No ale w tym zielsku tak to właśnie jest już. Drugą sytuacją jest taka, gdy łowimy sobie znowu, rzucamy tak jak ja łowię często właśnie, widzieliście na filmikach, że łowię w ten sposób, że rzucam sobie woblera lekko w górę, na tak zwanego spławionego. Po prostu przynęta sobie swobodnie spływa. No i często ta przynęta jest na luźnej lince. Ewentualnie, znaczy może nie całkiem na luźnej, ale takiej, no żeby... No musi być lekki luz, żeby ta przynęta sobie swobodnie spływała. I tylko delikatnymi ruchami, lekko tą przynętę, staramy się lekko, żeby drgnęła gdzieś ta przynęta, tak. No i wtedy właśnie już parę razy miałem takie przypadki, że była czysta woda, normalnie było widać, jak sobie ryba podpływa, tleń podpływa, bierze tą przynętę do pyska i tego w ogóle nie było czuć na kiju. Miałem parę takich przygód, że widziałem, jak ryba wzięła woblera do pyska i wypluła tego woblera, nie zapięła się w ogóle. No i właśnie przy takim powierzchniowym łowieniu najważniejsze jest to w sumie, żeby cały czas tą przynętę obserwować. Rzucimy do wody, musimy cały czas tego woblera obserwować, bo teraz tutaj mamy jeszcze wodę brudną. To i tak w sumie dobrze do końca nie widać. Znaczy może przynętę widać, ale ataków ryb jakichś, czy jak ryba podpłynie, do końca nie widać, ale przy takiej czystej wodzie naprawdę trzeba obserwować dokładnie, bo no, często widać, że ten klejn dosłownie ogląda na milimetry. No i mówię, i są takie przypadki, że ogląda, walnie, no i czujemy to na kiju, tak? Ale są takie przypadki, że po prostu, że ryba, mówię, przynętę bierze do pyska i tego w ogóle nie czuć nawet, tylko widać po prostu, jak ryba otwiera pyszczek, zażera woblera, no i wtedy musimy zacinać odruchowo, nie czekając na to, że poczujemy ryby na kiju, bo wtedy już może być za późno w sumie. Siedzi. Ale kurde. A, i to jest właśnie ostatnio z kolegą rozmawiałem, że nie czuć, trzeba poczekać, aż się ryba poczuje mnie na kiju. Nie czułem tego w ogóle, ale i to fajna ryba, kurde. Ta normalna ryba jest. Kurde, dobrze nie przyciąłem tej ryby w ogóle. Fajna ryba. Tutaj weź do niego. Siedzi jeszcze. Jeszcze siedzi tam. Nie, spadł już. A nie, siedzi. Dobra, siedzi. Jeszcze rybcia siedzi. No, to taka kurde ryba. Dobra rybka. Nie wiem, czy pod 5 dych, czy nie, ale ładna ryba. Kolor oczywiście też tradycyjnie wszedł w zielsko. O kurde. 5 dych czy z ogonkiem 5 dych? O kurde, lepszy niż 5 dych chyba. Ale ładna ryba, zobaczcie. Ale ładna ryba. O kurde, piękny. No. 5 dych na bank, tylko ciekawe czy z pulsem czy nie. No cóż. Bardzo fajna akcja przed chwilką. Jestem w innym miejscu, żeby robić zdjęcie sobie zrobić. Tam po prostu był ciężki teren, tutaj się lepiej się ustawić z aparatem. No i fajna sytuacja, bo ostatnio właśnie z kolegą Markiem, którego serdecznie pozdrawiam, teraz rozmawialiśmy na temat właśnie kleni. Marek właśnie mówił, że ostatnio fajną rybę właśnie zepsuł, bo mu po prostu z przedpyska woblera wyciągnął. A właśnie ja tak sobie już jakiś czas już mam takie doświadczenie też, że po prostu nieraz jest tak po prostu, że ryba po prostu weźmie tego woblera i obserwujemy. Klenie, ryba weźmie woblera do pyska, ale nawet tego dobrze nie czuć na kiju. No i właśnie było w tym przypadku, teraz tak było. Wyszła sobie ryba, wir się fajnie zrobił, mówię, kurde, fajna ryba wyszła. I za chwilkę tak mi się wydawało, że wobler jakby znikł pod wodą, ale tego w ogóle nie było czuć. No i odruchowo przyciąłem, na pół przyciąłem, nie wiem, bo mówię to tak ułamki sekund, także teraz no, muszę zobaczyć później, jak to wyglądało, ale mówię, kij odruchowo do góry, no i fajna ryba. Naprawdę gruby kleń, 53 cm, także już naprawdę jest dobrze.
Rybkę sobie w podbieraku odpoczywa. Pokażę jeszcze wam na szybko tę rybkę. Płynie sobie kogatek do domciu. Będzie się oskoczyć. Tak, widzę, że się pręży. Taki gagatek. Kawał grubego klenia. Dobra, pokażemy jeszcze tylko jak rybcie sobie. To właściwie było. Widziałem jak wyszedł, oglądał. Dobra, mógł się rozpiąć może, bo nie jest jakiś tam wielki. A nie chcę mi się tu po niego, kurde, wchodzić teraz tam na dół. Kurde, no muszę zejść chyba, no. Kurde, jak tam żyć, to pewno jak wejdę na dół, to się wypnie pewno. Dobra, wejdziemy, zobaczymy, co tam za rybka się uwiesiła. Jest tutaj, kurde, nawet dobrze nie widać, co tu pod spodem w trawie piszczy. No kurde. Kurde, co ty tam gadasz? Fajna ryba jest. I 40 z plusem myślę, że będzie. O, fajna ryba. No, tak jak mówiłem. 40, tak jak nic. Takie ładne, złociutki, fajne. Taki kurde z 40 z haczykiem na bank. Nie będziemy fotki żadnej robić, niech sobie płynie w domciu. Siedzi, ale kurde jajca, widzieliście? Nie było czuć w ogóle. I tak mówię, kurde, gdzie ten wobler znikł? A to klęk go, kurde, dziabnął. Kurde, może i zdjęciowy? Może nie, ale... A może... Drugie, zaraz go zobaczymy bliżej. Chyba, że się wypnie. No nie wiem, kurde. 40 parę. E, ładny ryba. No. Fajnie się. No, o, i się w ogóle wypił. I to znowu była ta akcja, co mówiłem. W ogóle wpadł i kurde widziałem. Najpierw wyskoczył raz w kleń. Przeskoczył obok tego woblera. Mówię, dobra, no tu stoją, to się na pewno zaraz znowu pokażą. No i dobra, pokazały się. Rzuciłem, wobler wpadł. Jakby wobler znikł. No i dobra, i ryba. I ryba się działa. Wraca sobie do wody. No i dobra, to by było w tym filmiku na tyle. Mam nadzieję, że początkującym wędkarzom moje rady się na coś, początkującym pleniarzom moje rady na coś się przydadzą. Oczywiście nie uważam się za jakiegoś, tak jak mówiłem już, wszechwiedzącego wędkarza. Cały czas się uczę, cały czas mnie czegoś nowego, sam się dowiaduję nad rzeką. Także mam nadzieję, że początkujący pleniarze sobie
na tym coś skorzystają. I dobra, zapraszam na następne filmiki. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.